5 lat minęło od założenia grupy teatralnej Minus 1 i to właśnie ten jubileusz świętowali jej członkowie w czwartek, 4 marca. Grupę tworzą opiekunowie i uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 9 imienia Marii Dąbrowskiej w Kętach. Uroczystość miała miejsce w Domu Kultury, gdzie odbyła się gala oraz przedstawienie przygotowane przez młodzież i ich opiekunów. Piszemy razem scenariusze, albo też wspólnie poszukujemy gotowych scenariuszy, wspólnie reżyserujemy małe spektakle, bo to nie są jakieś wielkie spektakle, ale maleńkie spektakle, które potem z przyjemnością pokazujemy szerszej publiczności. W ciągu 5 lat swojej działalności zespół wystawił wiele przedstawień. Minus 1 został także wyróżniony w małopolskim konkursie Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II za przedstawienie pod tytułem Uwaga, człowiek. Ja jakby światopoglądowo jestem bardzo daleki od tematu, a pani Donata miała w sobie taką siłę, że przekonała mnie, że można zrobić coś na przykład o papieżu z zupełnie innej strony i zupełnie inaczej to pokazać, zupełnie ugryźć temat od jakichś takich w ogóle wręcz dla mnie wcześniej niewyobrażalnych stron. I dlatego to było takie bardzo przełomowe dla mnie. Zarówno dla uczniów, jak i ich opiekunów działalność w tej grupie to nie tylko nauka, ale również dobrze spędzony czas w gronie przyjaciół. Przede wszystkim dużo wspomnień, łezka się kręci wokół. No po prostu to był fragment naszego życia przez dłuższy okres naszego liceum. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w ogóle mogliśmy działać, że była taka możliwość. I szczęśliwa, że spotkałam się znowu ze starymi znajomymi i z panią Donatą, która gdyby nie ona, to nic by nie powstało, bo nie miałby się kto nami zaopiekować.